Cześć. Cześć. Spodziewałem się tu ciebie. Tak, wiem po co tu jesteś. Więc tak, Q&A. Tu mam karteczki. Przydałoby się zamknąć okno. Okej. Jak mówiłem, mamy tu karteczki. Tak, tu są wasze pytania. Bardzo profesjonalny Q&A widzę. Ogólnie to mam pytanie do was, bo wy zadawaliście mi tu pytania, bardzo dużo, nie chcę się tego czytać, chyba ponad 20, może 30, nie wiem. Ja mam jedno pytanie do was. Tak, po co są komentarze? Jak wyglądam lepiej? Z okularami? Czy bez? To jest takie pytanie, takie co was bardziej boli, to napiszcie, co was mniej boli, wasze oczy, co mniej wasze oczy rani, po prostu napiszcie, co wam się bardziej podoba, co was mniej boli, tak, dobra, jeszcze coś, prawda, dzięki mnie, to. Ej, like Freddy Fazdonger. Tak, czuję się jak rockstar Freddy, który żuli pieniądze na ulicy. Nieważne. Okej, musimy zaczynać. Przedłużam to już ponad 2 minuty. O mój Boże! Dobra, pierwsze pytanie. Ulubiona gra. Ulubiona gra moja. Patrzyłeś, widziałeś mój kanał? tak zapytam. Widziałeś mój kanał? Ale można powiedzieć, że mam dwa ulubione gry. Ogólnie to. No, ogólnie lubię gry horrorowe. Moja ulubiona gra horror to jest właśnie FNAF. I tak powiedziałbym, że. Moją ulubioną grą też jest Minecraft w sumie, więc tak, to jest odpowiedź. Ulubiona piosenka! Nie mam. Po prostu słucham coś, jeśli coś jest aktualne, to coś słucham. Jak wychodzą nowe piosenki z FNAF-a, to słucham w kółko, jeśli wychodzi, nie wiem. Jakiś nowy przebój, nowy hity, kurde, to się też słucha w kółko, bo też w kółko leci w radiu, więc jak tego nie słuchać, no można przełączyć, nie, tam, ale poczuj, jeśli fajne, no. Cola czy Pepsi? Wolę kolę niż Pepsi, ponieważ, no nie, no w sumie to nie ma żadnego powodu, po prostu częściej piję kolę niż Pepsi, chyba widać. PewDiePie czy T-Series? Nigdy nie oglądałem T-Series. Nigdy. A jeśli chodzi o PewDiePie'a, to zdarzyło się obejrzeć parę odcinków, parę filmów. Głównie to bitch lasagna. Okej, przestanę. Jeśli miałbym wybrać między PewDiePie'em a T-Series, to wybrałbym PewDiePie'a. PewDiePie'a. Ulubiona emotka. to powinno. To właśnie ta emotka. Tak. Nie no. Nie wiem, w większości używam XD, więc to jest ta. ta emotka, więc ta, który się tak śmieje i płacze i w ogóle. Nie, i takie. No. Masz rodzeństwo. Nic nie pominąłem? Okej. Masz rodzeństwo. Mam. Jeśli jesteś moim starym widzem, to powinieneś to wiedzieć, że Foxy25 to mój młodszy brat i ma właśnie swój kanał Foxy25. Możesz wpaść, dziwne różne rzeczy robi. Nie ma tyle subów co ja, ale może kiedyś będzie miał. I tak.
mam jeszcze poza tym jeszcze młodszą siostrę i poza tym jeszcze młodszą siostrę. To jest... Okej. Ulubiony youtuber. Mógłbym powiedzieć, że nie mam, ale to by było kłamstwo. Mógłbym powiedzieć, że to ja, ale... To by było kłamstwo? Nie wiem. Nie, w sumie to by było zbyt egoistyczne. Powiem wprost, że najlepiej mi się ogląda Elevena właśnie w gameplay. Elevena mi się ogląda najfajniej. Najbardziej znienawidzona... sorry. Znienawidzony przedmiot w szkole. Muszę się nauczyć czytać, byście to zrozumieli. Okej. Znienawidzony przedmiot w szkole to jest... chyba większość tak ma, że matma. Matma, chociaż jestem dobry, to nie lubię. No okej, jestem nie tyle co dobry, ale powiedziałbym, że też nie słaby. No coś... Coś powyżej przeciętności, ale nie za dobrze, ale nie aż tak dobrze. Okej, kolejne pytanie. Snap czy Minecraft? To jest dobre pytanie, ponieważ powiedziałam, że to są oboje moje ulubione gry, więc pytanie Snap czy Minecraft? Nie umiem odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ to są dwa inne gry. Dwa inne, kompletnie. Survival game? Taki... O, fajnie ścinać drzewo i w ogóle taki RPG trochę, nie? A tym co dzieci FNAF, który jest taki survival horror. Weź to połącz, nie? Połącz kudę Minecrafta z FNAFem, tak porównaj, nie? What? Ale odpowiedziałbym na to pytanie tak, że... Pierwsze poznałem Minecrafta, tak? Minecrafta poznałem przed FNAF-em, więc powiedziałbym, że Minecraft. Ulubiony animatronik. No tak, większość też powinna wiedzieć, to jest Springtrap. Springtrap. I ogólnie to tak, Springtrap jest moim ulubionym. Moim ulubionym Freddy, bo jeśli chodzi o... Freddy Fazbear, Freddy Fazdonger, to moim ulubionym Freddy jest Funtime Freddy. Funtime Freddy jest fajny, bo ma zajebisty głos. I zajebiście gada. Więc tak, ale ogólnie to lubię, najbardziej lubię typ animatroników, złotych animatroników. Lubię sprężynowe animatroniki. To jest dziwne brzmi, ale... kolejne pytanie, tak. Toy Freddy? Nie zapominam? Toy Freddy czy Freddy? Toy Freddy czy Freddy? Ta szmata, Toy Freddy! Ta szmata, no Freddy Fazdonger jest Freddy Fuckboy niż taki kurde... Szmata kurde... Ultimate Custom Knighta, które cię zabija nie wiadomo kiedy nawet. Nie możesz się tego spodziewać, po prostu to jest masakra. Cieszysz się, że są wakacje? Ogólnie to tak, cieszę się, że są wakacje, ale u was, u ciebie, dokładnie u ciebie, teraz zaczęły się wakacje, fajnie, ale u mnie zaczęły się już tydzień temu i wy macie teraz chyba dwa tygodnie? W Polsce to są dwa tygodnie wakacji chyba, tu też tak było, nie wiem. No tu tak wiem, ale w Polsce to ja nie wiem. I tak, to jeszcze parę dni i już idę do szkoły, a wy macie wolne, wy warciarze. No, ale tak, ja lubię, bardzo, bardzo lubię wakacje, ponieważ to chyba najlepszy moment mojego życia. FNAF czy Wendy? To... Też lubię te gry, bardzo, bardzo lubię te gry. Więc odpowiem to tak jak w przypadku Minecrafta i FNAFa. To FNAF, ponieważ w
FNAF-a poznałem szybciej. FNAF-a przed Bending, tak naprawdę. No. Co cię zmotywowało do nagrywania? To jest bardzo dobry pomysł. Dziękuję za takie coś, to jest bardzo dobry pomysł. Myślałem, że takie pytania nie będą, ale że kogoś to interesuje, to szacun. Szanuję ludzi, których to interesuje. Ogólnie to miałem, nie wiem, widziałem, że dużo znajomych, no tam w czwartej klasie byłem, nie w czwartej, w piątej bardziej, w piątej, szóstej, to w ogóle zaczynało z YouTube'a, bo fajna rzecz i w ogóle pograć se można, gameplaye nagrać i tak nic na tym nie słychać, bo nagrywają telefonem, telewizor, tak, i no, opowiem taką historię teraz trochę, że był, tak jak zacząłem sobie YouTube'a, to takie, no, fajnie, wreszcie, kudę, sobie coś pogram, pokażę, co umiem i w ogóle, że, o, bo za tamtym czasem to fajnie, dobrze mi się grało w FNAF-a takie na telefonie, napieprzałem, kurde, napieprzeć trzeba, kurde, szóstą noc trzeba przejść, później Custom Nighty, później ten 4.20, które nigdy jeszcze nie proszę. No na telefonie to trochę trudniejsze chyba. I tak. Ludzie, no połowa klasy się czepiała, w ogóle nie, powiedzmy tak. Połowa klasy się ze mną przyjeździła, to takie, o fajnie, spoko, masz kanał na YouTube, to wtedy miałem jakieś 1000 subów, to była świeża bajka w ogóle. Takie, moi koledzy, o fajnie, masz YouTube'a i w ogóle tam rzeczy robisz dziwne i no się wgłupiasz, nie? A druga połowa to trochę mi przeszkadzała, trochę się mnią miotała, czy coś takiego, że ej, kupiłeś suby! 100% kupiłeś te suby! Kupiłeś! Bo to był taki jeden gościu, taki jeden, przyjaźniłem się z nim, ale później powiedziałam, nie idź, ty jesteś zazdrosny! Tak nie powinno być, że zazdrościł mi subów, bo powiedział, ty je kupiłeś! Kupiłeś! Tak, bo ile zapłacić za takiego jednego suba? 10, bo ja euro, bo ja wiecie, nie przemieszkam to, nie wiem, 10 euro, to ile ja bym musiał wydać? To ja bym musiał 10 tysięcy wydać, żeby na suby? Po co? Gdy nawet nie zarabiam na YouTubie. Jeszcze nie. Więc taka historyjka, gościu tam innych brał, że on kupuje suby i tam pół klasy mówiło, kupujesz suby, a druga połowa, moi przyjaciele, to tam ja z nimi trzymałem, tam nie przejmuj się to debile, no, tego się trzymałem, no. Kolejne pytanie, kiedy i jak poznałeś FNAF-a? To jest dobre pytanie, bo ja jestem głównie od FNAF-a, kanał i w ogóle. Dlatego to pytanie jest bardzo dobre, ponieważ jak mówiłem, Minecrafta przed FNAF-em poznałem. I to było takie, nie wiem, żyłem samym Minecraftem. Żyłem Minecraftem. I takie, okej, oglądałem Minecraftowych youtuberów i tam był taki jeden youtuber, nie wiem czy powiedzieć go imię, bo dzisiaj tylko też nagrywa tylko Minecrafta, kiedyś nagrywał więcej, więc tak, to on nagrał raz FNAF-a i powiedziałam, no fajna gra, nie? I tak za bardzo się nie zagłębiałam, ale kilka lat później to zacząłem się zagłębiać jak naprawdę w FNAF-a. Już wyszło FNAF 4, to wychodziło FNAF Sister Location, to wtedy zacząłem kanał właśnie, który opierał się właśnie na FNAF-ie, więc tak, tak to się zaczęło. Od kiedy nosisz okulary? Od jakieś 2-3 miesiące jakoś tak. Ile masz lat?
to może się zmienić w każdym momencie, ponieważ, no, wiecie, to nieważne, ja nie wiem jak to powiedzieć. W tym momencie mam 14 lat, będę miał 15 jeszcze w tym roku, więc urodziłem się 2 sierpnia 2004, tutaj macie, kurde, datę u góry, datę macie, żebyście nie zapomnieli, kiedy mi suby wbijać. Dobra, mam tutaj 7 ostatnie pytania. To pytanie jest dziwne. Czy życie ma sens? Nie wiem. Każdy musi to samo odkryć. Moim zdaniem moje życie ma sens, więc mam nadzieję, że twoje też. Dużo to pytanie teraz, które się teraz pojawi, zadawało mi dużo osób. Dużo osób i tak niektórzy dopisali, że nie muszę odpowiedzieć, jeśli nie chcę, ale tutaj była osoba, jedna osoba, która napisała, cytuję, pytanie 200 IQ, jak masz na imię? I ja teraz odpowiem, jeśli ty masz 200 IQ, to ja mam 500, ponieważ napisałeś, cytuję, znowu, jak masz na imię? Jak masz na imię? Marcin. Mam na imię, na drugie imię Marcin. Widzisz, takie buty, takie IQ, to się nazywa inteligencja, nie? Jakbyś dopisał do tego pierwsze imię, albo prawdziwe imię, to bym rozumiał, ale tak niejaśnie się wyrażać to, no, to nie jest 200 IQ. No, możesz sobie mieć 200 IQ, ja mam 500 oczywiście, ja jestem geniuszem, ty jesteś prawie geniuszem, ja jestem twoim sensei, ty jedynie moim, pominmy to, lubisz placki. Sure, why not? Czemu nie lubić placki? Czy na pewno? To chyba na pewno no jak lubię placki, to lubię. Co się będziesz jeszcze pytał, czy jesteś pewny, czy lubisz placki? Kolejne. Chcesz w przyszłości kontynuować YouTube? To jest kolejne dobre pytanie. Kolejne bardzo dobre pytanie. Tak, będę, a raczej mam w planach kontynuować YouTube'a. Chcę osiągnąć to, co większość YouTuberów znanych osiągło. No, chcę to też osiągnąć. Chcę być jednym z tych znanych, z tych lepszych, a nie z tych. Nie z takich. Bardziej z takich. Nie z takich. No. Od ilu lat mieszkasz za granicą? I tak mieszkam 10 lat za granicą i w sumie ten rok to jest 11 rok, więc można powiedzieć, że 11 lat mieszkam za granicą. Tak, możecie sobie to policzyć. Jak miałem 4 lat, przeniosłem się do Niemczech, więc możecie sobie to łatwą matmą zliczyć, nie? Bo niektórzy mają tam 200 IQ, to takie coś potrafią, nie? Ja oczywiście, jak już kurde 500 IQ, to ja nawet myśleć nie umiem, a tu już wiem. Tak, bo to o mnie chodziły, więc do. Tak, to by było na tyle. Tyle pytań mi zadaliście. Bardzo wam dziękuję. Jeśli chcecie part 2, drugi odcinek z Q&A, to mi zadawajcie pod tym filmem tu w komentarzu, czekajcie, na dole w komentarzu tutaj zadawać pytania, oczywiście możesz chyba to tu lajka dać, lajka i tu i suba, bardzo wam dziękuję, że dobiliście te 4K
i możecie, wiecie, tu też znowu nacisnę, może czemu nie, albo dzwoneczka, oczywiście, dzwoneczek do powiadomień jest bardzo ważny, będziecie mieć powiadomienia o moich najnowszych filmach i to najnowszych filmach, takie dobre filmy, nie te stare, takie trochę już słabej quality, w ogóle te nowe good, stare to tam mech może być, nie tam. Czemu ta okula? Co się stało? Okej, nie wiem, dziwne rzeczy się dzieją. Cóż, to YouTube, dziwne miejsce na świecie. Tak, więc ja spadam. Bye.